taka, to była taka bez specjalnych przyczyn aresztowania, po to, żeby posiedzi, prawda, nauczy się trzymać język za zębami, prawda, i później puszcza. Prewencyjne zatrzymanie. Prewencyjne, tak pięknie to pan mówił. No i proszę sobie wyobrazić, jak puścili ojca i braci, to się wzięli za mnie. No i ja w odróżnieniu, oni siedzieli po 6 miesięcy i ja siedziałem 7 miesięcy. Też w ten brud. Zanim się otworzysz? I w tym czasie sytuacja była taka, że w więzieniu siedzieli 75% Ukraińcy, prawda? No trochę Polaków i tam jakaś mieszanka jeszcze. Taka była ogromna przewaga. Takich Sowieci chwycili za pysk. O. Obojętnie, czy tam coś przyczynił się do tego, czy nie, to dla nich nie stanowiło kwestii, prawda? No i opowiada mi właśnie brat, który się z takim Ukraińcem, opowiada mi taką historię właśnie. Ten duże, na wsi, na wojnie były duże wsie. Do tego stopnia była to duża, że z jednej strony mieszkał sobie Pyłyp, miał majątek, a z drugiej strony Paraska, urocza dziewczyna, Ukrainka czarnobrewa. Także jako dzieciaki to w ogóle się nie spotykali, ale jak już dorośli, kiedyś Pyłyp poszedł do cerkwi, jak spojrzał na Paraskę, ona na niego, zakochali się tak, wiesz, jakby piorun w nich trzasnął, tak potężne chwyciło uczucie. No i szykowali już weselisko na połowę września 1939 roku. Traf chciał, że weszła armia Krasna 17, prawda, i to wszystko im się tam, niestety, przeobrażę, musieli to odłożyć. No, w ślad za Krasną armią przyszły także politruki. Do tej wsi, ogromnej wsi, przyszedł politruk, żeby ludzi pouczać, jak należy, prawda, cenić Związek Radziecki, kochać Stalina, prawda, i tak dalej. Znaczy, tak. To się tak prawidłowo nazywali komisarze ludowi. Tak. No i wyobraźcie sobie, że jak politruk zobaczył Paraskę... Bo politruk to był przy oddziale wojskowym, ja chcę panu wytłumaczyć. Pan polityczny używa... kierownik, rukowodziciel, politruk. Ale on to w wojsku. Natomiast tu komisarz ludowy. Komisarz ludowy, może być. No i wyobraźcie sobie, jak spojrzał na Paraskę. No to wzięło go też ogromne uczucie. No i wyobraźcie sobie i zaczął, wiesz... palić do niej cholewki, smalić raczej. No i ona oczywiście, że nie, bo kochała Pyłypa, nie ma dwóch zdań, chłop przystojny, brzydki, wartościowy i tak dalej. No ale bywa, że nie, ten politruk chodził koło mnie, to jest tak jak kropla wody drąży skałę. I on wydrążył, bo zaczął jej obiecywać, że mówi, Paraska, jak ty, mówi, wyjdziesz za mnie, Moskwę zobaczysz, Odesu, no i sam oficer, prawda, no to w końcu i Paraska choroba wzięła i przychyliła się do jego próśb. Ale mówi, słuchaj, mówi do politruka, ale co my z Pyłypem zrobimy, to już on cały czas za mną zegrać. On mówi, wyspokój się, mówi, nie bój się, załatwi. I pojechał do Równego. Do NKWD na ulicy Sołowskiego, tam gdzie im nie trzymali. I mówi do nich, słuchajcie, mówi towarzysze, kłopot u mnie. A jakież u ciebie kłopot? No kłopot, mówi, mam, bo nie, Paraska nie, ma tego swego narzeczonego dawnego, ona chce się ze mną, mówi, ożenić, no a on przeszkadza. A gdzie? Jak już to problem? My to załatwimy. No i rzeczywiście następnego dnia siedli w auto, pojechali do tej wioski, do Pyłypa, zabrali go na NKWD. Przez 3 dni go trzymali tam, no i zarzucali mu, że jest nacjonalistą. A Związek Radziecki bardzo nie lubił nacjonalistów, ogromnie nie lubił. No i
Cały kłopot polegał na tym, że Pyłyk nie wiedział, co to jest nacjonalizm, bo prosty był człowiek. Dopiero jak go posadzili, prawda, jak zaczął przebywać w otoczeniu Ukraińców, to dopiero w tym czasie dowiedział, co to jest nacjonalizm. No ale stało się tak, z kolei wyszła za tego politruka, prawda? No i był taki moment, te więzienia, w ogóle wszystkie więzienia, początkowo miały okna te otwarte, tylko były kraty. Związek Radziecki tego absolutnie nie aprobował. Musiały być zrobione takie kosze, żeby nie było widać twarzy jakiegoś sposobu porozumiewania się. Po ulicy chodzili ludzie, mogli jakieś tam znaki dawać tego. No więc normalnie przecież były kosze, no i niewiele. Były takie szpary tylko, prawda. No i mówi, opowiadał właśnie brat, że siedział z tym Pyłypem i mówi, Pyłyp, ponieważ był wysoki, to on głównie stał przy tej szparze i coś opowiadał ludziom, co się dzieje na ulicy. I nagle zobaczył tę swoją paraskę, jak przechodziła. No, okno było otwarte.